Tydzień za nami, znowu się widzimy i w zeszłym tygodniu na Hurton TV publikowaliśmy materiał na temat nowości w marce Koenig. Zmieniło się logo, zapowiedziałem też trochę innych zmian, no i dzisiaj też o Koenigu będzie, natomiast będzie o oprogramowaniu, też nowym, świeżym, o VMS-ie Koeniga. Pokażę Wam jedną ciekawą funkcję, która z tego co wiem nigdzie indziej nie występuje, także zapraszam do oglądania. OK, Koenig VMS. Aplikacja, którą już jakiś czas temu Wam pokazywałem, że jest takowa nowość w postaci oprogramowania zarządzającego urządzeniami marki Koenig. Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie o tej oto tutaj ikonce, a właściwie o funkcji i jej zastosowaniu, bo z tego co się orientujemy, no nie jest ona zbyt często spotykana wśród innych producentów CCTV. Instalując VMS-a od Koeniga, uzyskujemy 5 ikonek na pulpicie. Nas dzisiaj będą interesowały właśnie te dwie. Uruchomimy sobie samego VMS-a. Zalogujemy się do niego. No i ta druga pozycja, czyli recorder server. W tym momencie mam tutaj te ikony po angielsku. Natomiast tak jak widzicie, sam VMS, może przejdziemy do tego głównego panelu, sam VMS uzyskał w końcu już spolszczenie. Bo kiedy ostatnio Wam go pokazywałem, no był on jeszcze po angielsku, w tym momencie spolszczenie zostało już wdrożone. Potrzebuje ono jeszcze trochę tam dopracowania, jeśli chodzi o pewne zwroty, pewne pojedyncze słowa. Natomiast jest już dużo lepiej, no bo jest ten język polski. OK, mamy naszego VMS-a, natomiast funkcjonalność, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, to tak naprawdę recorder server, którego też sobie uruchomiliśmy właśnie w tle. Może sobie tutaj do niego wejdziemy i zobaczymy, co umożliwia. OK, po uruchomieniu naszego serwera, który służy, no właśnie do czego on służy? Służy do nagrywania, wykorzystania naszej jednostki komputera, czy to stacjonarnego, czy laptopa, nieważne. W każdym razie jakiejś jednostki z Windowsem, do takiego celu, abyśmy to na niej nagrywali. Czyli możemy posłużyć się takim komputerem jako no, głównym tak naprawdę miejscem przechowywania materiału z czy to kamer, czy bezpośrednio kamer, czy też kamer schowanych już za rejestratorem, dodanych do rejestratora. Natomiast główne zastosowanie to tak naprawdę to, czego Wy potrzebowaliście, to o czym mówiliście, czyli taki backup nagrań, no bo co w przypadku, kiedy przykładowo sprzęt w postaci rejestratora w jakimś obiekcie zostanie uszkodzony, a my byśmy właśnie z tego momentu chcieli mieć materiał, ktoś, nie wiem, wyjmie dysk z niego, dojdzie do jego zniszczenia na przykład wskutek pożaru. Także krótko mówiąc i podsumowując, to oprogramowanie służy do tego, aby tworzyć w czasie rzeczywistym no, backup tych nagrań po prostu w innym miejscu, nawet zdalnie, bo nie musi to być w sieci lokalnej. Jeśli chodzi o ten serwer nagrywania Koenigowy, obsługuje on urządzenia również po chmurze. Także nie musimy zestawiać jakichś tuneli, VPN-ów, nie musimy być też w tej sieci lokalnej. Poradzi on sobie również z urządzeniami połączonymi po chmurze i to właśnie dzisiaj Wam pokażę. Po uruchomieniu samego serwera widzimy partycje, które znajdują się na tym dysku komputera, którym tutaj się posługuje. Natomiast partycja F to tak naprawdę pendrive, bo na taki dysk zewnętrzny w postaci czy to pendrive'a, czy właśnie dysku zewnętrznego jakiegoś, też możemy go wykorzystać jako właśnie ten magazyn zdalny. Mamy tu dostępną konfigurację dysku, status ten dysku, na chwilę obecną. Ja już klikałem sobie tutaj konfigurację do nagrywania tego dysku, wystarczy to kliknąć, właściwie klikniemy sobie to jeszcze raz, chwilę poczekamy. No, program nam tutaj przemieli, że tak powiem, konfigurację tego pendrive'a. Co ważne i istotne, w poprzednich wersjach oprogramowania do Koeniga też była taka opcja, natomiast przydzielenie jakiejś części dysku skutkowało tym, że była ona dla nas tak naprawdę niedostępna. W tym przypadku, tak jak widzieliście, no wcisnąłem tą konfigurację dysku, czyli w teorii ten dysk powinien być niedostępny dla mnie, nie mógłbym do niego się dostać, system plików powinien być nieczytelny dla Windowsa, natomiast w nowej wersji, w tej świeżej, aktualnej, Koenig VMS, jak najbardziej taką partycję dalej możemy wykorzystywać do innych celów. Tworzę po prostu sobie tutaj taki folder i to na nim realizuję ten zapis materiału. Żeby skonfigurować ten serwer do działania, przydałoby się, abyśmy mieli dodane jakieś tutaj kanały właśnie do tego celu, aby je zdalnie nagrywać. I to w VMS-ie właśnie najpierw, no ja w tej chwili chyba tutaj mam dodany już serwer wideo, rzeczywiście, bo to testowałem, natomiast usuniemy go sobie.
i dodamy sobie urządzenia. Zobaczymy, co mi tu wyszuka. Tak, znalazłem jedną z tych kamer, która jest tutaj podpięta, ta druga nie jest. No natomiast gdybym ją dodał w tej chwili, ona jest tutaj w sieci lokalnej. No chciałem Wam pokazać, że działa to też po numerze chmury. Te numery chmury mam tutaj skopiowane, także sobie powklejamy i dodamy urządzenie ręcznie. OK, kamera dodana po numerze chmury. Dodamy sobie jeszcze też przygotowany, mam gdzieś tam podpięty do internetu rejestrator. Tak, aby pokazać Wam, że za rejestratora, nazwiemy sobie rejestrator, za rejestratora te kanały, które są dodane, też możemy sobie dodać do tego zdalnego nagrywania, do tej zdalnej nagrywarki, zdalnego rejestratora. Nazywajcie to jak chcecie. OK, kamera oraz rejestrator, do którego chyba dodane są jakieś dwie inne kamery dodane. Zobaczymy sobie, czy to w ogóle nam tu funkcjonuje, jeśli chodzi o podgląd. Kamera pierwsza, czyli ta, którą mam na biurku, jak najbardziej tutaj działa. No i rejestrator, który gdzieś tutaj w budynku, w innym miejscu się znajduje. Natomiast też podpięty jest do sieci, ma dostęp do internetu. I tak jak widzicie, też jakieś dwie kamery tutaj dodane. No i mamy z nich widok. Może zamkniemy sobie, żeby nie obciążać i zajmiemy się właśnie zarządzaniem. Tego nie da się rozwinąć, ale mamy tutaj coś takiego jak zarządzanie nagrywaniem i to właśnie tutaj mamy już dostępne te urządzenia, które dodaliśmy. No i powinniśmy móc dodać sobie do tego serwera, który uruchomiliśmy już wcześniej w tle, czyli do tego naszego serwera nagrywania. Mamy go tutaj. Ma on adres lokalny, czyli tak zwanego local hosta, ma jakiś port. No natomiast tak jak widzicie, serwer przechowywania jest tu niedostępny, możemy tylko ewentualnie skonfigurować nagrywanie na urządzeniu, czyli w przypadku, kiedy byłaby no, w tej kamerze karta lub w rejestratorze dysk twardy, to tutaj też zarządzamy sobie po prostu tym nagrywaniem. Natomiast serwer, tak jak widzicie, jest niedostępny, musimy go sobie też dodać do urządzeń. Weźmiemy sobie dodaj i tutaj w przypadku nowej aplikacji mamy do wyboru nagrywarka. Tu jak widać jeszcze jedno słowo zostało nieprzetłumaczone. Nazwa urządzenia, nazwiemy sobie rejestrator PC, adres. Co ważne, tutaj adres localhosta, tak jak mówiłem, zawsze ten serwer uruchamia się na naszym localhoście, a także taki adres localhostowy sobie tutaj podajemy. Port zostawiamy bez zmian, bo na takim porcie też on wystartował. Urządzenie jest dodane, jest online. Możemy sobie teraz do tej konfiguracji przejść z tej pozycji, nie musimy tutaj w zasobniku szukać tej ikony. Mamy nasz dysk skonfigurowany, zarządzanie kanałami. W dalszym ciągu tutaj jest pusto. Tak więc wracamy sobie do zarządzania nagrywaniem i to tutaj właśnie możemy sobie wybrać. Ta kamera, która została dodana po numerze chmury, zaznaczymy sobie cały harmonogram. Na chwilę obecną to nagrywanie dostępne jest w trybie ciągłym, natomiast wprowadzimy niebawem aktualizację, która będzie umożliwiała z tak zwanych zdarzeń wyłapywanie tych fragmentów, tak aby mniej obciążać te łącza, mniej obciążać no też pamięć, czy tego pendrive'a, czy ten dysk wbudowany. To na pewno się pojawi. Mamy zapisaną tą kamerę pierwszą. No i zapiszmy sobie jeszcze, dodajmy sobie może tą jedną kamerę z pozycji, tą dodaną z rejestratora. Też sobie zapiszemy. I teraz w tym momencie, jeśli przejdziemy sobie do zarządzania urządzeń, ponownej konfiguracji naszego rejestratora PC, tutaj tą zębatką, zarządzaniu kanałami, mamy już te dwa kanały. Jak najbardziej powinny się nagrywać. Widzę tutaj bezczynność, jeśli chodzi o ten kanał z... Nie, ten kanał z rejestratora akurat już tutaj mamy, że nagrywa. Kanał kamery pierwszej. Widzę, że jest bezczynność. Szybkie przypomnienie zapowiadanego happy hour przeze mnie w zeszłym tygodniu, w zeszłym materiale na temat marki Koenig. Tam, gdzie pokazywaliśmy nowości, mówiłem o tym, że takie happy hour się odbędzie. Natomiast jedno hour byłoby za mało, więc cały dzisiejszy dzień jeszcze do północy trwa to happy hour, czyli specjalna oferta cenowa na produkty, wszystkie produkty marki Koenig
Warto zajrzeć na hurton.pl, kto nie ma konta, warto je założyć, sprawdzić te ceny, jak to dzisiaj wygląda, to co Was interesuje zakupić po atrakcyjnych cenach, a my wracamy do materiału o konfiguracji zdalnego serwera nagrywania. Ok, jak widzicie, jedno urządzenie w postaci tej kamery, która tutaj koło mnie leży, nie uzyskało tutaj statusu stanu nagrywania, jest w bezczynności. Prawdopodobnie coś tu spaprałem z podłączeniem, także właściwie odepniemy tą kamerę. Jest ona nieistotna na chwilę obecną. Mamy dodany kanał z rejestratora, który znajduje się w innym miejscu. Kanał z rejestratora jako jedna kamera dodana do niego. Sam rejestrator, tak jak widzieliście, dodany po chmurze do samego VMS-a. Ok, w statusie dysku skonfigurowanego do przechowywania tych nagrań, czyli partycja F w tym przypadku, mamy status dysku o nadpisywanie, no bo też ten tryb nagrywania w konfiguracji systemu możemy sobie tutaj zmienić, czyli kiedy nasza w tym przypadku partycja F w postaci pendrive'a się zapełni, no to nagrywanie może się po prostu z automatu zatrzymać, bądź tak jak też w zwykłym rejestratorze sprzętowym, ta funkcja nadpisywania istnieje i jest działającą funkcją i taką też mam tutaj ustawioną. Właśnie teraz mi się przestawił na stop, nie szkodzi. No i właściwie tyle, jeśli chodzi o konfigurację. W tym momencie to nagrywanie funkcjonuje poprzez chmurę, czyli bez żadnego, tak jak mówiłem wcześniej, tunelowania, VPN-ów i tak dalej, zbędnych dodatkowych konfiguracji. Mamy możliwość nagrywania na włączonym komputerze. Zobaczymy sobie, czy rzeczywiście mamy dostęp do tych nagrań. Weźmiemy sobie odtwarzanie, wybierzemy sobie ten kanał spod rejestratora, odtwarzanie wideo. Mamy tutaj nasz rejestrator, kamera numer 1. Kliknąłem ją dwa razy, jak widzicie jest tutaj pasek, zapauzujemy może sobie to nagranie na chwilę. Jest tutaj pasek tych nagrań, może pomniejszymy sobie tą linię czasu. No, tyle czasu już rejestrator, jak widać, czyli nasz komputer skonfigurowany jako rejestrator nagrywa obraz poprzez chmurę. Przewiniemy może sobie tutaj go gdzieś. Ok, tak jak widzicie, sekundy nam tutaj lecą dość szybko. Spauzujemy może sobie jeszcze to nagranie. No i kwestia ewentualnego eksportu z tego naszego dysku przeznaczonego do nagrywania. Mamy tutaj ukrytą taką strzałeczkę i właściwie to tyle. Tutaj mamy listę naszych stworzonych plików, jeśli chodzi o nagrania. Szczerze nie sprawdzałem jeszcze, jakiej postaci te dyski, te pliki są tworzone, jeśli chodzi o ich objętość. Natomiast zapewne ten nasz wirtualny taki rejestrator dzieli ten materiał na jakiejś wielkości pliki, także będzie, jeśli byście nagrywali 24 godziny na dobę, no to będzie tych plików odpowiednia ilość. Tutaj poprzez zaznaczenie możemy sobie wybrać dany plik z danego przedziału czasowego, z danego dnia, wybrać jego format eksportu, może wybierzemy sobie tutaj AVI. Kliknąć pobierz i pomyślnie tutaj od razu był komunikat, że dołączono ten plik do listy pobierania. 80% tutaj było przez chwilę, już jest pobrany, ponieważ pobiera on się po prostu z naszego pendrive'a do właśnie do jakiegoś folderu na dysku C, tam gdzie zainstalowaliśmy VMS-a. 183 MB się nagrało poprzez chmurę. No i właściwie tyle, jeśli chodzi o tą funkcję. Wiem, że niekiedy pytacie o nią, niekiedy jest ona przydatna. Nie jest to może jakaś standardowa opcja, z której należy korzystać na co dzień. Wiadomo, jest to kwestia obciążająca łącze. Te łącza musimy zapewnić w miarę dobre. Jeśli byśmy wykorzystywali to do większej ilości kanałów, no to tym bardziej tutaj musimy odpowiednią prędkość tego naszego, kolokwialnie mówiąc, internetu zapewnić. Jeśli chodzi o przestrzeń dyskową, tak samo. Jest możliwość podpięcia zewnętrznego dysku. Sprawdzimy może sobie jeszcze, jak wygląda kwestia tego naszego dysku. Tak jak widzicie, przybyło zajętego miejsca. Tutaj nam się nic nie zmieniło. Dalej ta partycja jest, jest jej możliwość wykorzystywania normalnie w Windowsie, także taki dysk też możemy wykorzystywać do innych celów. No i właściwie to tyle, jeśli chodzi o dzisiaj ode mnie. Taka szybka konfiguracja dość ciekawej tak naprawdę funkcji. Może nie, tak jak mówiłem, niekoniecznie potrzebnej na co dzień, ale na pewno gdzieniegdzie przydatna. Jeśli chodzi o inne funkcjonalności naszego nowego oprogramowania przeznaczonego do Kenika, pytajcie, zrobimy takie materiały jak najbardziej. Jest trochę tych opcji, także warto się pobawić. Jeśli chodzi o link do samego VMS-a, znajdziecie go w opisie. No i tyle.
Tych, którzy nie subskrybują kanału, zapraszam do subskrypcji, polubienia filmu, sekcja komentarzy jak zawsze dla Was. Widzimy się w przyszły czwartek, za tydzień. Do zobaczenia.